Dorotka, chodź. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na tej skromnej uroczystości. Witam Pana Burmistrza Wisława Sienczykowskiego, witam Pana Marka Sarowskiego, witam Pana Starostę, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Mariana Matuszczak, witam rodzinę, witam Panią Halinkę, naszą kochaną wdowę. Z inicjatywy mieszkańców postanowiliśmy uczcić pamięć po panu Frączku skromną tablicą ku jego czci. W podzięce za jego pracę, za jego wkład w nasze sołectwo, za to, kim był dla nas niesamowitym patriotą, zaangażowanym w rozwój sołectwa Kraśny, w rozwój gminy. Działał też na szczeblu samorządowym. W naszej pamięci, w naszych sercach pozostanie jako osoba niezwykle sympatyczna, niezwykle zaangażowana, pracowita, który godził nas, dawał nam dobry przykład swoją pracą, swoją działalnością. Mam nadzieję, że ta pamięć po nim pozostanie w nas do końca, a tablica będzie przypominała nam o nim. Szanowny panie starosto, droga rodzino, panie przewodniczący, panie wiceburmistrzu, szanowna pani sołtys, czcigodny księże i kanoniku, kochani mieszkańcy sołectwa Kraśń i szanowni goście, pozwólcie, że w imieniu pana przewodniczącego rady oraz rady miejskiej chciałbym wypowiedzieć podczas tej pięknej uroczystości kilka zdań, bo pamięć to jest także wiedza. 28 lutego odszedł do wieczności świętej pamięci pan Czesław Frączek, osoba niezwykle zasłużona dla rozwoju miasta i gminy Pasłęk, ale także czy przede wszystkim dla sołectwa Kraśń. To honorowy obywatel miasta i gminy Pasłęk, długoletni sołtys. Pan Czesław był 59 lat sołtysem. Świętej pamięci Czesław Frączek urodził się 22 kwietnia 1931 roku w Starym Zapuście na Wołyniu. W czerwcu w 1946 roku wraz z rodziną przybył w ramach repatriacji na ziemię pasłęcką do Krasina, gdzie wraz z matką i siostrą prowadził gospodarstwo rolne, które w 1951 roku przejął na własność. Miał przez całe życie w sercu dwie ojczyzny. Jedną to ta, gdzie się urodził, druga to gmina Pasłęk i jego ukochana wieś Krasin, w której przeżył całe swoje życie, całe swoje dorosłe życie. Te dwa miejsca na ziemi kochał, czemu dawał wyraz w swoich wspomnieniach i działaniach. W 1952 roku wybrany został sołtysem wsi Krasin i pełnił tę funkcję do 2011 roku, to jest przez 59 lat. Kończąc tę funkcję, był najdłużej urzędującym sołtysem na terenie gminy Pasłęk. Przez ponad pół wieku był inicjatorem i realizatorem lub współrealizatorem niezliczonej liczby przedsięwzięć na rzecz sołectwa Krasin, gminy Pasłęk i społeczności wiejskiej, wśród których to najważniejsze. W 1957 roku w obronie przed kolektywizacją świętej pamięci Czesław Frączek założył wraz z rolnikami kółko rolnicze w Krasinie i został jego prezesem. Tradycje kółkowe kultywował nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego, pełniąc społeczne funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych Pasłęko. W ramach akcji 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego z inicjatywy świętej pamięci Czesława Frączka w czynie społecznym wybudowana została nowa, ośmioklasowa szkoła podstawowa w Krasinie. Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki wysiłkowi mieszkańców wsi Krasin oraz jego przedsiębiorczego sołtysa. W 1972 roku z inicjatywy świętej pamięci Czesława Frączka wybudowana została w Krasinie świetlica i remiza strażacka, które to obiekty do chwili obecnej służą kolejnym pokoleniom mieszkańców sołectwa Krasin i gminy Pasłęk.
Doskonałym przykładem determinacji i umiejętności motywowania ludzi do czynu przeświętej pamięci Czesława Frączka była budowa wodociągu w Krasinie, co rozwiązywało problem wody w tej miejscowości. Walczył i wywalczył remont drogi wojewódzkiej na odcinku pasem Krasin i wraz z mieszkańcami Krasina zorganizował takie uroczyste oddanie do użytku tej nowej inwestycji, które do dziś pamiętamy. Organizował pomoc rzeszową dla szpitala w Pasynku w czasach, gdy szpital ten przeżywał kryzys ekonomiczny i groziła mu likwidacja. Ze względu na mnogość dokonań zmarłego świętej pamięci Czesława jako sołtysa nie sposób wymienić je wszystkie w tym miejscu i w czasie. Jednym ze świadectw doniosłości jego dokonań jako sołtysa jest to, że uzyskał tytuł sołtysa roku 2023 w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, laureaci którego są określani jako sołtysi z najwyższego podium. Dzieło świętej pamięci Czesława Frączka jako sołtysa Swetlana Krasin godnie kontynuowali jego następcy. Pan Tomasz Koralewski, pani Małgorzata Grzybowska. A obecnie kontynuuje tą działalność pani Marta Ziółek-Śmiszek. Obok pełnienia funkcji sołtysa świętej pamięci Czesław Frączek był radnym na szczeblu gminnym i powiatowym. W latach 1956-1990 w różnych okresach czasu był członkiem ówczesnych Rad Narodowych w Nowej Wsi i Wielonka oraz członkiem Rady Miasta i Gminy Pasęg i Rady Powiatowej w Pasłęku. Mając zaufanie rolników w latach 1989-2001 reprezentował ich w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pasłęku. Od 1949 roku był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a później aktywnym i cenionym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Świętej pamięci Czesław Frączek był działaczem społecznym w najlepszym tego słowa znaczeniu. Był działaczem z krwi i kości. Miał do tego dar od Boga, choć miał własne, niezmienne wartości jako prawy i chrześcijanin i katolik, dla dobra lokalnej społeczności potrafił dogadać się z każdą władzą publiczną. Był człowiekiem bardzo praktycznym, zawsze znajdował proste, skuteczne sposoby na rozwiązanie istniejącego problemu. Było to możliwe tylko dlatego, że nie szczędził swojego prywatnego czasu i własnych środków, by problem rozwiązać. Miał prostą zasadę, nie żądał załatwienia sprawy, lecz inicjował rozwiązanie problemu, współdziałał, wskazywał rozwiązania i pozyskiwał część środków na realizację i przedsięwzięcia oraz angażował do tego ludzi. To powodowało, że władze nie mogły mu odmówić. To była jego metoda na skuteczne działanie jako sołtysa i lidera społeczności wiejskiej. Świętej pamięci Czesław Frączek dał nam piękny przykład do naśladowania, jak należy wywiązywać się z powierzonej funkcji sołtysa. Umiejętność współpracy z ludźmi, dar przekonywania i własny przykład czasu pracy i środków materialnych to cechy, które pozwoliły świętej pamięci Czesławowi dokonywać tak wiele dla dobra gminnej wspólnoty, a przede wszystkim dla mieszkańców wsi Krasin, których zmarły traktował bardziej jak rodzinę niezwykłych sąsiadów. Widać było, że po ojcowsku cieszył się z ich sukcesami i martwił się ich problemami. Jego działalność społeczna nie przeszkadzała mu we wzorowym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, które ciągle rozbudowywał i nowocześnił. Zawsze był prekursorem nowych upraw i technologii. Jednocześnie dzielił się swoimi doświadczeniami z innymi. Świętej pamięci Czesław nie osiągnąłby tyle w życiu publicznym i prywatnym bez pomocy i wyrozumiałości swojej żony Haliny, o której otrzymywał pomoc i wyrękę w pracach w gospodarstwie w czasie, gdy sam poświęcał się działalności społecznej. Wspierało go duże grono innych ludzi, m.in. Jan Paszko, którego zmarły wielokrotnie wskazywał jako oddanego mu przyjaciela. W swoim środowisku, a także poza nim był bardzo lubianym i otaczanym szacunkiem człowiekiem oraz cenionym partnerem dla władz gminnych i powiatowych. Mówiono i bardzo słusznie o nim, że jest urodzonym społecznikiem, mądrym, doświadczonym, kompetentnym administratorem, świetnym rozjemcą, fachowym doradcą, skutecznym liderem społeczności wiejskiej, niestrudzenie zabiegającą o sprawy mieszkańców wsi. Trzeba też powiedzieć o zmarłym, że był patriotą, kochał ojczyznę
i podobny i patriotyzm przejawiał wobec swojej małej ojczyzny, gminy Pasłęk. Kochał ludzi, a w szczególności mieszkańców Krasina, co powodowało, że pomagał im bezinteresownie. Był bardzo gościnny i towarzyski. Chętnie zapraszał wszystkich do swojego domu. Częstował i posiłkiem, i nie tylko. Świętej pamięci Czesław, dbając o materialną rzeczywistość, nie zaniedbywał spraw duchowych. Był przykładnym i chrześcijaninem, i katolikiem, mocno zaangażowanym w życie religijne i parafialne, do parafii, której należał. Uczestniczył bardzo aktywnie, w tym materialnie, w remoncie i kościoła, i plebanii parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Pasłęku, do której wcześniej należał, a następnie po erygowaniu w 1989 roku w Pasłęku nowej parafii pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Matulewicza, do której przypisano miejscowość Krasin, nie szczędził sił, angażował ludzi i wspomagał materialnie budowę nowej parafii, w tym budowę nowego kościoła. Zasługi świętej pamięci Czesława i Frączka potwierdzają liczne medale, odznaczenia, dyplomy, podziękowania i nagrody, które otrzymał. Natomiast potwierdzeniem najwyższego uznania społeczeństwa i władz miasta gminy Pasłęk dla społecznej działalności i dokonań świętej pamięci Czesława i Frączka jest przyznany mu w 2002 roku przez Radę Miejską w Pasłęku tytuł honorowego obywatela miasta gminy Pasłęk. Świętej pamięci Czesław oprócz pracy społecznej i zawodowej poświęcał się też rodzinie. Związek małżeński zawarł w 1969 roku z Haliną z domu Przeworowską i przez 55 lat życia małżeńskiego sprawdził się jako kochający mąż oraz ojciec córki i syna. Doczekał się wnuków i prawnuków. Dzisiaj pogrążona w żałobie rodzina żegna swojego ukochanego męża, ojca, dziadka, teścia i pradziadka i opłakuje go. Życie świętej pamięci Czesława i Frączka to 92 lata zapisane uczciwą pracą oraz działalnością społeczną na rzecz innych ludzi gminy Pasłęk, którą wybrał na miejsce swojego życia oraz miejsce wiecznego spoczynku. Odsłonięcie tej tablicy promemoria, to pamięć, jaką pani sołtys, samorząd miasta i gminy i mieszkańcy Krasina, Sołectwa i Krasin, przekazują dla następnych pokoleń. To pamięć człowieka, który, tak jak bardzo pięknie to powiedziała pani sołtys, w naszej pamięci pozostanie człowiekiem niezwykłym. Dziękuję za utrwalenie jego życia i przekazanie przyszłym pokoleniom pani sołtys Ziółek Śmiszek Marcie oraz Radzie Sołeckiej mieszkańcom, pani prezes Anecie i Dzięgu, szefowej Stowarzyszenia Niepoprawnych Optymistów, rodzinie świętej pamięci pana Czesława, żonie Halinie, córce, synowi, wnukom i prawnukom. Chciałbym w imieniu nas wszystkich też podziękować Radzie Miejskiej w Pasłęku na czele z panem przewodniczącym Marianem Matuszczakiem za materialny wkład tej pamięci. W imieniu państwa też dziękuję panu Janowi Paszko, który jest przyjacielem i chciał dzisiaj na tej uroczystości bardzo być, ale jak państwo wiecie, jest w szpitalu, ale sercem jest z nami. Także jeszcze raz wyrażam wielką radość, że nasz patriota świętej pamięci Czesław Frączek znajdzie swoją tablicę promemoria dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Szanowny księże, zacni goście, na czele z panem burmistrzem, droga wdowo, panie, panowie, w imieniu władz powiatu elbląskiego składałem już hołdy i uczestniczyłem w tej smutnej chwili podczas pogrzebu Czesława. Dzisiaj ta chwila dla mnie jest radosna, bo jest pamięć, jest tablica i jest tylu ludzi wdzięcznych Czesławowi. Tak jak powiedziałem podczas uroczystości pogrzebowych, Czesław jest dla nas bohaterem. I spójrzcie, nie tak daleko tutaj, po mojej lewej ręce, tablica pamięci Krzysztofa Sobańskiego, bohatera, dzięki morze, któremu Krasin istnieje. Tutaj tablica Czesława, bohatera, dzięki któremu Krasin tak pięknie się zmieniał.
Czesław żyje w naszej pamięci i to jest najważniejsze. Poza tym zbliżamy się do świąt. Takich świąt, które mówią, że kiedyś się spotkamy. Dlatego cieszmy się i radujmy, że ten człowiek dożył sędziwego wieku, że mógł tyle dobrego dla nas wszystkich zrobić. Dzisiaj chciałbym zapalić znicz przy tablicy i złożyć najlepsze życzenia świąteczne wam wszystkim, a szczególnie pani Halinie, wdowie po Czesławie. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy wzruszeni, że oto za chwilę odsłonimy tablicę, która, powiem szczerze, absolutnie należała się naszemu Czesławowi, ponieważ, jak tu wszyscy słyszeliście, całe jego życie było troską o to, co dookoła, o tych, którzy wokół niego. A poza tym miał w sobie zawsze, już to mówiłam kiedyś, dziecięcą ciekawość świata, ludzi, przyrody, wydarzeń, zdarzeń. To go wszystko interesowało i poza tym budował na pozytywach. O tym, co było niedobre w ludziach, nie mówił. Mówił głośno o tym, co dobre. Także w imieniu rodziny dziękuję bardzo, że możemy uczestniczyć, że będzie ta tablica, którą będziemy mogli pokazywać wnukom, prawnukom. Proszę pana burmistrza, odsłonięcie tablicy. Proszę państwa, pozwólcie, że w imieniu pani Sołtys poprosimy także inne osoby, które są bardzo skromne, mianowicie pan starosta Maciej Romanowski. Zapraszamy wdowę po panu Czesławie, rodzinę, pana i przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku, pana Mariana Matuszczaka. Oczywiście panią Sołtys, panią Martę Ziółek-Śmiszek jako przedstawiciela całej społeczności sołectwa Krasin. Panem Markiem, tak, proszę bardzo, zapraszamy, tak? Szanowni państwo, jest tablica z bardzo pięknym napisem. Dedykowana jest od mieszkańców Krasina, od sołectwa Krasin, od Rady Miejskiej i od samorządu miasta i gminy Pasłęk. A teraz poprosimy, żeby ksiądz kanonik Jerzy i Cholewiński poświęcił. Zapraszamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Miłosierny Boże, wejrzyj na to miejsce upamiętniające postać wieloletniego sołtysa Krasina, którego pracę i zaangażowanie dla tej ziemi i społeczności ludzkiej upamiętniamy tą pamiątkową tablicą. Błogosław nam, którzy dziś wspominamy zmarłego Czesława Frączka, spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Serdeczne podziękowania od pani Halinki dla mieszkańców Krasina, że tak licznie przybyli i że wystąpili, sądzę, że z taką inicjatywą też.